Tylko na The Expert. Witam serdecznie na wspomnieniach konstruktora. Znowu tutaj, to znaczy, że znowu jest wynalazek. Tym razem generator momentu obrotowego. Coś szokującego. Grupa wynalazców zbudowała coś, co podważa tak istotne prawo fizyczne. Spotkałem się z jednym z nich. Przedstawił mi dokumentację. Przedstawił mi korespondencję, jaką prowadzili od lat. Tak naprawdę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w kraju. Pokazywał mi korespondencję, którą prowadzili z różnymi firmami. Wyjaśniał mi całą historię tego projektu. Wyjaśniał mi, w jakim punkcie teraz one się znajdują. Tak naprawdę w internecie już są. Mają własny kanał na YouTubie. Mają dodatkowo jeszcze jeden film opisujący cały ten wynalazek. Ci, którzy interesują się tym tematem, wiedzą, że pierwowzorem był wynalazek zwany przekładnią Żbikowskiego. Został on jednak dalej, przy jego udziale, zmodyfikowany pierwotnie najpierw o dwa łańcuchy, których już testy są bardzo, bardzo obiecujące i udowadniają, że sposób obalenia tego wynalazku, działania tego wynalazku, nie do końca jest skuteczny. Teraz w przygotowaniu są cztery koła zębate i cztery łańcuchy, które powodują, że istnieje zupełnie inne zazębienie i pewnego rodzaju ciągłość w przekazywaniu siły. Aczkolwiek postaram się Wam pokazać, jak ja to widzę i jak ja to rozumiem. Jedno koło zębate, drugie koło zębate, specyficzny, nowatorski łańcuch, który przenosi moment obrotowy na kolejne, trzecie koło. I ogólnie, w największym uproszczeniu, mamy taką samą szybkość obrotową na kole wejściowym, jak i na kole wyjściowym. Mianowicie moment obrotowy na kole wejściowym jest mniejszy niż na kole wyjściowym, co powoduje sprawność powyżej jednego. Niestety konstrukcja jest niezbyt dokładnie wykonana. Projekt opiera się na pierwotne założenie, że wystarczy jeden łańcuch. Odległość między pierwszym i drugim kołem jest dość mała. Dlatego w aktualnej sytuacji, kiedy wyszło na to, że potrzebne są cztery łańcuchy, aby uzyskać ciągłość uzyskania stałej pracy na kole wyjściowym, odległość między kołami jest za mała, żeby ustawić tam odpowiednie napinacze. To oznacza, że trzeba zamówić dość długie łańcuchy, przebudować wszystko, dołożyć napinacze i dopiero można kontynuować pomiary. Na jednej z uczelni w Polsce przeprowadzono badania prototypu, którym dysponują ci wynalazcy. W trakcie tych badań doszło do pomiarów, które wskazywały na sprawność powyżej jednego. Jednak badania zostały na uczelni. Nie zostały wydane człowiekowi, który za nie zapłacił. Zapłacił za to, żeby uczelnia przygotowała po prostu pomiary i tych pomiarów nie otrzymał. Zbierają na zbiórce publicznej pieniądze na to, aby dokończyć ochronę patentową, która już ich bardzo wiele kosztowała. Chcą też uzbierać na finalną, działającą całkowicie w 100% tak, jak powinna konstrukcję. Chcą ją zbudować i wtedy już nikt tego nie będzie w stanie podważyć. Wszystkie uczelnie zachowały się dość podobnie. Na samym początku, kiedy jeszcze nic złego nie podejrzewali, złego, to w sumie jest cudzysłowie, przygotowywali stanowisko pomiarowe. Został tam zamontowany prototyp właśnie tych wynalazców i dokonywano pomiaru. Kiedy pomiary wskazywały na coś, co jest niemożliwe, to znaczy na uzyskanie sprawności powyżej jednego, profesorowie prowadzący te pomiary umywali ręce. Stwierdzali, że nie mogą przedstawić żadnych wyników pomiarów,
i proszę brać ten swój wynalazek i znikać. Czyżby tutaj ktoś czuł się zagrożony? Czyżby wiara w dogmaty naukowe była ważniejsza od empirycznego sprawdzenia rzeczywistości? Co tu się dzieje? Gdzie my żyjemy? Każdy profesor, który na polskiej uczelni wziął do ręki ich aktualny prototyp, przetestował go, dokonał pomiarów, to po prostu kazał im znikać z tym i więcej nie wracać. Po prostu nie było w stanie uzyskać od żadnego z nich jakiekolwiek potwierdzenia, jak wyglądały pomiary i jakie są ich wyniki. Co się tutaj dzieje? Najciekawsze niestety jest to, czego nie mogę wam tutaj pokazać. Chodzi o korespondencję między uczelniami a wynalazcami. Chodzi o korespondencję między tymi samymi wynalazcami, a różnymi firmami. Najlepszym przykładem dla mnie była firma, która była zapytana o przeprowadzenie pomiarów i w odpowiedzi dostali odpowiedź. Jeżeli wyniki pomiarów wskażą na sprawność powyżej jednego, to firma zwraca pieniądze i nie udostępnia wyników pomiarów. I miałem bardzo podobną sytuację. Kiedy jeszcze konstruowałem swój prosty mechanizm utrzymania równowagi w robocie dwunożnym, znowu było dokładnie to samo. Dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku tego ciekawego poniekąd wynalazku. Mianowicie zaprojektowałem, stworzyłem pewien koncept, uznałem, że to jak najbardziej powinno działać. Przesymulowałem to w jednym z programów, który brał pod uwagę grawitację. Po czym na konsultacjach z profesorami dowiedziałem się, że to nie będzie działać, że nawet nie ma sensu się tym zajmować. Kiedy pojechałem z gotowym, chodzącym robotem na konferencję naukową, nie dostałem żadnej nagrody od żadnych profesorów. Dostałem ją od publiczności. Od was. Po prostu od ludzi, którzy poczuli, że to coś może być. A świat naukowy jednak rządzi się swoimi własnymi prawami. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Wspomnień Konstruktora i również na kolejne nowe odcinki Rozmów Kontrolowanych.